Dzień dobry Państwu. Z panem Krzysztofem Krause, którego nigdy nie spotkałem, łączy mnie osobista historia, a właściwie nawet dwie. Kilka lat temu, po obejrzeniu jednego z jego filmów, napisałem mini powieść. Nosiła tytuł Bajki dla niektórych dorosłych i była wyrazem mojego sprzeciwu wobec wizji świata, w którym dominują zło i tragedia. Prawie nic nie wiedziałem wówczas o panu Krzysztofie. Nie znałem zupełnie jego życiowych losów i nie mogłem wiedzieć, że ta wizja świata nie jest przypadkowa i że kilka lat później to, co ją wytworzyło, stanie się pośrednią przyczyną jego śmierci. Podobnie jak w przypadku pani Ani Przybylskiej, śmierć pana Krzysztofa Krause była konsekwencją jego traumatycznych przeżyć z okresu dzieciństwa oraz zastosowanych wobec niego terapii medycznych. Na ten drugi temat pan Krzysztof wypowiadał się kilkakrotnie w wywiadach prasowych. Mówił, jakie błędy sam popełnił w pierwszej fazie choroby, kiedy powodowały nim niewiedza i strach. Udzielał rad osobom zmagającym się z rakiem. Podkreślał, że usunięcie prostaty było zabiegiem niepotrzebnym i szkodliwym. O przydatności chemioterapii i radioterapii w leczeniu raka nie będę się wypowiadał, bo zrobiłem to już w filmiku o przyczynach śmierci pani Ani Przybylskiej. Kiedy myślę o tych tak zwanych terapiach, przypomina mi się Antek Bolesława Prusa i wiara w to, że można kogoś uzdrowić, wkładając go do pieca chlebowego na trzy zdrowaśki. Pan Krzysztof nie zdobył odpowiedniej wiedzy medycznej. Zaufał tym, którzy, choć mają nominalnie uprawnienia, nie rozumieją raka. Czy ktoś, kto nie zna przyczyn i podłoża choroby, może ją skutecznie wyleczyć? Co gorsza jednak, pan Krzysztof nigdy nie dotarł do źródeł swojej wczesnej dziecięcej traumy, która położyła się cieniem na całym jego życiu i przyczyniła się do jego przedwczesnego odejścia. Nie będę o niej mówił, bo to sprawa intymna. Każdy, kto chce ją poznać, może przeczytać wywiady prasowe z panem Krzysztofem albo po prostu obejrzeć Plac Zbawiciela. Drugim wątkiem, który połączył mnie ze znanym reżyserem, była złożona przeze mnie oferta pomocy. Mogę spróbować pomóc panu Krzysztofowi, napisałem do jego bliskiej znajomej. Nie wiem, jak bardzo jego organizm jest wycieńczony chemioterapią, ale zawsze warto spróbować. Znajoma odpisała. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof jest obecnie w dobrych rękach i niech tak na razie pozostanie. Było to 12 czerwca 2014 roku.